Komitetu Wyborczego Wyborców. Dzisiaj będziemy mówić o zagrożonym dziedzictwie Warszawy, o tym jak na przykładzie właśnie terenów dawnych zakładowych Ursusa są zagrożone te tereny zabytkowe, te, które stanowią tożsamości miasta i te, które są wartościowe. My jako ruchy miejskie chcemy dbać o te tereny, one walczyć i chcemy wcielać w nich nowego ducha. Na konferencji wystąpi z nami pani Justyna Grusman, kandydatka na prezydenta Warszawy, Klaudia Jastrzębska, kandydatka na radną z dzielnicy Włochy Ursus, jak również artystka Jaśmina Wójcik, która próbuje stworzyć na terenie Ursusa, wtknąć w niego nowe artystyczne życie i stworzyć tam specjalne przedsięwzięcie artystyczne, o którym teraz opowie. Zapraszam z zabraniem głosu. Dzień dobry, Klaudia Jastrzębska, kandydatka do Rady Miasta z okręgu BEM-owo Ursus Włochy. Szanowni Państwo, kiedy mówimy Ursus, przed oczami mamy nie tylko dzielnicę Ursus, ale przede wszystkim traktory i ciągniki, które były w tym miejscu produkowane. Maszyny z Ursusa były znane w całej Polsce, ale także poza granicami Polski. Zakłady mechaniczne Ursus powstały w latach 20. XX wieku, a ich upadłość została ogłoszona w 2003 roku. To prawie 100 lat historii. Znamy teraz obecne losy zakładów Ursus. Spółka Challenge Painting w dziwnych okolicznościach wykupiła masę upadłościową zakładów Ursus. Warto tutaj wspomnieć, że właścicielem tej spółki był mecenas małecki, adwokat Lwa Rywina. W spółce Kwant, która wprowadziła wadium w postaci 4 milionów do przetargu dla spółki Challenge Painting, był w Radzie Nadzorczej syn Lwa Rywina, Marcin Rywin. W międzyczasie zabytkowe hale były wpisywane do rejestru zabytków, część była z nich wykreślana, a w międzyczasie inne hale same się rozpadały. Szanowni Państwo, w 2005 roku grupa mieszkańców i społeczników podsłożyła petycję do Rady Miasta. Władze w tamtym czasie zadeklarowały, że nawiążą rozmowę i wykupią od polskiego holdingu obronnego kolekcję maszyn Ursusa, a również stworzą Muzeum Historii Ursusa. Były deklaracje, niestety nie ma realizacji, maszyny niszczą i wkrótce mogą zostać sprzedane w prywatne ręce. Samorząd musi walczyć o to, aby chronić nasze dziedzictwo, nie tylko w centrum Warszawy, ale również na jego obrzeżach, tak jak właśnie w dzielnicy Ursus czy w dzielnicy Włochy. Oddaję głos Jaśminie Wójcik, która od lat walczy o historię pamięci tego miejsca, zakładu Ursus. Proszę. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jaśmina Wójcik. Od wielu lat pracuję na terenach byłych zakładów mechanicznych Ursus. Są to akcje artystyczne, performance, ale główną osią wszystkich tych działań jest pamięć pracowników Ursusa. Tak jak moja poprzedniczka powiedziała, tych hal, tego dziedzictwa materialnego zostaje już coraz mniej. Nowy plan zagospodarowania też sprzyja deweloperom, sprzyja wyburzaniom hal. Powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Zostali jednak ludzie i kolekcja, którą oni tworzyli jako pracownicy zakładów mechanicznych Ursus. Kolekcja ta znajduje się w rękach Polskiego Holdingu Obronnego i została wystawiona na sprzedaż w 2012 roku. W 2015 roku, na początku 2015 roku, rozpoczęliśmy ogromną kampanię, która angażowała mieszkańców całej Warszawy, całego Ursusa, bez względu na poglądy polityczne. Wszyscy chcieli jednego, chcieli, żeby kolekcja została wykupiona i została na terenie fabryki, tam, w tym miejscu, do którego należy. Mam ze sobą dzisiaj tablicę z tamtego czasu, z 2015 roku, kiedy zbieraliśmy podpisy, kiedy naprawdę inicjatywa Miasto Wspólna Sprawa, byliśmy w wielu miejscach, zebraliśmy tych podpisów 3000 prawie i tutaj do stołecznego ratusza je złożyliśmy na ręce wtedy ówczesnego wiceprezydenta Jarosława Jóźwiaka, który odbierając od nas te podpisy zapewnił nas, że jest wola pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, żeby tę kolekcję wykupić. Była to dla nas wszystkich ogromna radość. Od tamtego czasu minęły 3 lata. Nic się nie zmieniło. Kolekcja nadal jest w Polskim Holdingu Obronnym. Dzielnica dostała pieniądze od miasta, ale pieniądze, no, nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Są na koncie. Na pewno nie ma żadnej woli
rozmów. My jako społecznicy nie mamy żadnej możliwości oddziaływania na urzędników. Po prostu jesteśmy zbywani. Oni się kontaktują ze sobą pismami, nie ma absolutnie żadnej woli. Holding ma swoją wycenę, dzielnica zrobiła swoją wycenę kolekcji, która oczywiście się różni i mamy sytuację patową. Nikt nie za to nie bierze odpowiedzialności, my jesteśmy bezradni. Dzień dobry Państwu, Justyna Grusman, kandydatka Koalicji Ruchów Miejskich na Urząd Prezydenta Warszawy. Usłyszeliśmy dzisiaj skandaliczną historię, w której pomimo tego, że Rada Miasta przeznaczyła pieniądze na wykup tej kolekcji maszyn, traktorów, zakładów mechanicznych, kursów, na końcu dzielnica nie zrealizowała tego celu. Nie wiemy dlaczego. Świadczy to o takim totalnym rozprzężeniu w Urzędzie Dzielnicy, w Urzędzie Miasta i kompletnym braku nadzoru pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz nad tym, co się dzieje w mieście. Miasto podejmuje deklaracje, dzielnica ich nie realizuje. Czyli miasto traci swoją wiarygodność wobec mieszkańców. Dlatego my jako Ruchy Miejskie przygotowaliśmy propozycję systemowego rozwiązania tego typu problemów. Jak padło już dzisiaj, bardzo ważna jest dla nas tożsamość lokalna, tożsamość kulturowa. Chcemy chronić dziedzictwo kulturowe Warszawy i dziedzictwo także to lokalne w dzielnicach. Przygotowaliśmy mapę miejsc tożsamości. Chcielibyśmy stworzyć taką listę, proszę spojrzeć na tą mapę. To są miejsca ważne z punktu widzenia całego miasta, ale wokół nich także kreowana jest tożsamość dzielnic. One pozwalają na integrację społeczności lokalnej, także nowych mieszkańców, budowanie wspólnoty. Także postulujemy i będąc w Urzędzie Miasta, w Radzie Miasta, przygotujemy taką mapę ważnych dla warszawiaków miejsc. Ona będzie przygotowana wraz ze społecznością lokalną, z organizacjami pozarządowymi, które najlepiej wiedzą, jakie są istotne elementy warte zachowania w dzielnicach. To są miejsca szerzej zdefiniowane niż zabytki, dlatego że łączą się także z wartością kulturową, społeczną. Chcemy pozostawić społeczeństwu lokalnemu, społeczności lokalnej decyzję co do tego, które to są miejsca. Chcemy, aby były identyfikowalne i aby te miejsca, które będą w szczególny sposób objęte opieką miasta, Urzędu Miasta, Prezydenta Miasta, żeby znalazła się lista tych miejsc w studium kierunków zagospodarowania przestrzennego. Także chcemy powierzyć opiekę formalnie nad tymi miejscami i realizacją projektu w zakresie ochrony, chcemy przekazać te kompetencje do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Chcemy, aby to konserwator miejski w szczególny sposób monitorował dzielnicę i zapobiegał takim sytuacjom, z którymi dzisiaj mamy do czynienia. Dlatego Biuro Konserwatora wymaga wzmocnienia kadrowego, organizacyjnego i finansowego. Także chcemy, aby dzielnice i dzielnicowe domy kultury realizowały projekty, które będą poświęcone w szczególności promocji tych miejsc, upowszechnianiu wiedzy o tych miejscach. I na końcu bardzo ważnym czynnikiem, który odnosi się nie tylko do tego tematu, ale także do wielu innych sfer funkcjonowania miasta, jest transparentność. Mamy tu do czynienia z sytuacją, w której nie wiadomo, czemu środki nie zostały wydane, nie wiadomo, gdzie one są i tak naprawdę, dlaczego ten cel nie został zrealizowany. Także wprowadzimy obowiązek deklaracji przez dzielnicę tego, jakie cele, jakie inwestycje będą realizować, w jakim czasie, a Radę Miasta i Urząd Miasta, Prezydenta poprzez dedykowane temu służby do skutecznej kontroli tego, czy jest realizacja tych zamierzeń, które miasto zadeklarowało, że będzie realizować. Dziękuję Państwu bardzo. Mam Państwu jakieś pytania?